No Skara idealnie słychać, dawaj następną. Strzelasz? Nic nie słychać. Woo! Bonsai! Trafił! Udało się! Trafił! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko Szaku i oj Szaku będzie dzisiaj robił za mięso armatnie. Moi drodzy, wraz z aktualizacją 5.40 do gry zostały wprowadzone dwie nowe bronie. Kotwiczka oraz Nocturno. Nazwijmy to Nocturno, jest to karabin szturmowy z tłumikiem i sprawdzimy, jaki on ma zasięg oraz z jakiej odległości jest go słychać. Bo z tego, co się dowiedzieliśmy z opisu tej broni, prawdopodobnie z dalszej odległości w ogóle go nie słychać. Dlatego wziąłem jeszcze do porównania Skara i po prostu Szaku będzie mi mówił, czy słychać jest tą broń. Albo później zamienimy się rolami. Ja ewentualnie grę w ustawieniach podgłoszę. Na chwilę obecną mam na głośność efektów dźwiękowych na 40. Podgłosimy sobie grę ewentualnie do 70% i sprawdzimy, z jakiej odległości jest go słychać. To co, Szaku, budujemy. Dobra, zaczynamy. Rampeczkę. I sprawdzimy sobie jeszcze dzisiaj, jaki zasięg ma kotwiczka. Dokładnie lina, która się w nim znajduje. Myślisz, że 30 metrów będzie miała? No, powinna na spokojnie. Wiemy dobrze, że jedna kratka ma 5 metrów, ponieważ w Szaku już testowaliśmy wiele, wiele broni. Jeżeli ktoś nie widział odcinków z testowania nowej ciężkiej AWP-y oraz na przykład, nie wiem, test zasięgu minigana, zapraszam na mój kanał, żebyście sobie nadrobili materiał. To co, Szaku, może na początku kotwiczka? Dobra. Postawmy sobie jakąś ścianę. 5, 15, 20. 20 metrów. Uwaga, pierwszy strzał. Easy. Ale już poleciał. Easy peasy, mordo. 5, 10, 15, 20, 30, 25, 25, uwaga. Na luzie arbuzie. 25, 30. Na luzie. Na luzie, faktycznie, bo jeszcze zderzyliśmy się? Tak. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Zaraz mnie zabijesz, 5. To sprawdzimy. O! Już mam na czerwono krzyżyk, czyli nie chwyta. Dajmy troszeczkę jeszcze do przodu. Stań przed drzwiami, Szaku, jak możesz. Maksymalnie do oporu. Dobra. O, teraz możesz. Aha, jesteśmy w tej samej drużynie, mordo. No. Musisz przeskoczyć do następnej, żebym po prostu mógł sprawdzić wymiar. Co masz dla mnie? O! Tiger! Tiger Woods. Stań sobie ładnie. Wymierzymy. Naprzeciwko mnie, nie? Ja zamknij drzwi, zamknij drzwi. Nie pokazało metrów? Bo to jest za blisko jak dla tego karabinu. Dobra, to czyli szukamy sztucera. Wiesz co jeszcze, Szaku, możemy spróbować w tym odcinku? Sprawdzić. Czy ta kotwiczka uratuje nas, kiedy będziemy spadali z maksymalnej wysokości? Rozumiesz? Budujemy na maksa wysoko? Będziemy spadali w dół i po prostu podest, tak 30-40 metrów nad ziemią. Jeżeli go miniemy, będziemy musieli w niego trafić i zobaczymy, czy zamortyzuje po prostu, wiesz, upadek, że sobie tak nad ziemią te 5 metrów wylądujemy. A to będzie następny test kotwiczki. Dobra, ja jestem na 35 metrze, zapraszam Szaku, nie, gdzie nie jesteś? Idziesz, tak? Ty, zawsze chciałem zobaczyć, jak to się zatrzyma mi przed mordą, poka. Pana to. Ej, przykleiłeś mi się do głowy! Ale jakim był cudem? Krzyżyk. Był krzyżyk? Był. Co ty gadasz? Jeszcze raz? Ty, nie było chyba. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Teraz cię trafię. Nie, jest! Teraz było. Bye bye, masz karo. Przeżył, przeżył. Król jest tylko jeden. Dobra. O! Taką żeś załatwił. Złotą w dodatku. Dobra. Jeszcze raz wymierzmy sobie z kotwiczki. Kotwiczka max. O, o, o. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo tak, ciebie... łapię, do... patrz, łapię. Ja wiem, dlatego popatrz. Muszę celować w ciebie, a nie w ścianę. Dobra, stój, stój, stój. O, o, o. O, teraz nie łapię. Nie, 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 łapię, 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 łapię. Łapię jeszcze, no. Tak. O, już nie. Łapię dalej. Mi już nie łapię. Strzel. A mi łapię. Ty! Jak to się stało, że ciebie łapię? Dobra.
Musisz celować różnie tym kółkiem. Dobra, dobra, sprawdzimy jeszcze raz. A teraz łapie ci? Nie, teraz nie. Musimy sprawdzić najdalszą odległość. O, teraz łapie. O, o, o. No mi też łapie teraz. Dobra. Dokładnie ci broń łapie. Pa. 32 metry. No. Czyli musimy naszą rampę postawić tak na 35 i będzie plus minus te 3 metry. Chyba, że linka się rozciągnie i walniemy po prostu o glebę. Może zróbmy taki paczek. Jak mam po środku schody. Dobra, coś takiego zrobiłem. Wiesz co, mordziaty? Przecież ja mam te panele skokowe. Będziemy panelami skokowymi się odbijali. Wiesz o co chodzi? No dobra, panelami. Ja to sprawdzę. Przeżyjemy. No ale się przetestuję. Uwaga, 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 uwaga. Będzie ciężko. I zróbmy tak, patrz. Taką dziurkę, przez którą będziemy przelatywali. Dobra, wiem o co ci chodzi, no. Z góry trafiasz przez dziurkę i musisz się złapać dołu po prostu. Dobra, jesteśmy na samej górze. Ustawmy się, poczekaj, czekaj, co ty żeś tak zrobił? Czemu tak żeś zrobił? Jak? Czekaj. W ogóle weźmy, trafmy w tą dziurę pierw. Masz grapplera w ręku? To trafisz, no normalnie, no. Dobra, to co? Próba numer jeden, lecimy. Wow! No! Kurde! Nie jest łatwo, co? Znaczy ja się złapałem tego. Złapałeś się? Tak, tylko po prostu mnie jak spadłem w dół, to mnie zabiło. Mhm. Ale naszego się złapałem. To ty! To... Aha, ty i tak jesteś na dole. Dobra, lipa. To co, Szaku, jesteś gotowy na kolejny skok? Tak. Dobra, ja pierwszy, ty za mną. Woo! Bonsai! Trafił! Udało się, udało się. Trafił! Nie no, niemożliwe to było, cheater. Okej, moi drodzy, podejście numer 3, Szaku pierwszy. No. Poszedł. Nie no, Tarzan. Normalnie Tarzan, wyszło ci. O, wyszło, wyszło. Dobra, lecę. Tak kilka razy musiałem sobie pacnąć, bo nie wziął mnie od razu tak do góry. Woohoo! Yeah, ty dobre! Dobre. Dobre to jest, zarąbista jest ta packa. Mam nadzieję, że nie trafi ona jak minigun do skarbca. To co, moi drodzy, zaczynamy testować zasięg oraz głośność nowej broni. Gdzie jest ten Nocturno? Tu. Na dole pewnie. Tu. A, tu leży, dobra. Awesome. No to super, Szaku. Jest ciężka snajperka, jest Nocturno. Do snajperki potrzebuję tylko ammo ewentualnie, żebyś mi dał, żeby. Snajperka ci się nie przyda. A do odmierzenia odległości? To ci już pokażę, to już będą takie odległości, że ci będzie pokazywać. No dobra. Tylko po prostu... dalej. Jedź jeszcze dalej, dalej. Aha, dobra, to idę na Dusty Depot i zaczynamy wielki test. Okej, Szaku, ja mam za sobą drzwi żelazne. Mam nadzieję, że widzisz wszystko. Okej. Ło kurczę, ty. Co? Tłumik mi zasłania. Dobra, teraz okej, bo się zbugowało. Dobra, muszę troszeczkę podejść. O. Dobra, 22 przyjąłeś. Cofnij się kawałek. Już do ciebie strzelam. Leżysz, 204 metry na easy. Trzy kule pod rząd, nice. Cofnij się jeszcze. Posłyszałeś? Nie. Teraz, jeszcze raz strzelę, słuchaj. A gdzie ty strzelasz? A słyszałeś? Nie. No i rozwaliłeś taką budowlę. Jaką budowlę? Dobra, Szaku, lecimy. No całą? Patrz, ona od góry teraz leci. Jak? Czemu? Ej! Czemu ona idzie od góry? Widzisz to? Ej, jak to było możliwe? Ona powinna się posypać z dwóch stron, nie? No, powinna. Chyba nie w tej grze. Dobra, słyszę, wow, tak wow, jak wow, wow, wow. 13 ammo. Przy
dałem ci tam. Dobra, poszło, poszło. Dobra, leżysz. 247 jest osiągalne. Przelatuję już przez ciebie? Tak. To się powoli zbliżaj. No dawaj. Dobra, przyceluję. O, idealny środek klata. O. No i już ci powiem, ciężko. Uuu, czyli ona ma... Nie, poszło, 64, bania. Daj, próbuj. No pojedynczo, pestkuję sobie, wiesz. Dobra, reloading. O, ja bym pestkowanie tego nie nazwał pod koniec. No racja. Co racja, to racja. Weź mnie zabić snajperki, bo to jest w ogóle, mi trafiłeś. 275 metr stałeś, czyli byłeś krok do przodu, tak? Jak krok do przodu? Co, dostałeś tą banię za 64? Nie, no 275 metrów, tyle jak stałem. Aha, nic się nie ruszałeś, no to dobra, czyli wiemy, że nowe nocturno w cudzysłowie trafia na 275 metrów. Teraz sprawdźmy, z jakiej odległości będzie słyszalna. Ja będę teraz mięsem armatnim, a Szaku będzie do mnie lufował. Oczywiście sobie gierkę troszeczkę podgłosimy. Dobra, pierwsza baza. No ładnie słyszę, ładnie słyszę. Teraz druga broń. O kurde, ty. Powiem ci, że tylko słychać świst. A czekaj, stanę z boku, nie celuj we mnie, tylko strzelaj wprost. A strzel teraz tym, ze Skara. Ło, chłopie, wiesz jaka jest różnica? No wie. Masakryczna, poczekaj. To dajemy sobie faktycznie na 20 metr. 5, 10, 15, 20, tu jest 20 metr. Strzel z zwykłego. Dobra. Teraz nocturno. Słychać takie wytłumione. Wytłumione, no, strzały, tak, tak. Dobra, idziemy dalej. Na 40 metrze dobrze słychać, raczej już prawie nie słychać. Przejdźmy o 5-10, o 10 metrów dalej. No Skara idealnie słychać, dawaj następną. Strzelasz? No. Nic nie słychać. Czekaj, no, podejdę. No, strzały lecą. Dobra. Tutaj słychać już takie delikatne. Czyli mamy 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metrów, tak? Można sprawdzić, jak chcesz. No dobra, sprawdź. Tyle lat na to czekałem. Boż, patrzcie, co za piękna chwila. Ze snajpy! 39 metrów, poczekaj, jeszcze kawałeczek się oddalę i zobaczę, czy będę jeszcze słyszał, ponieważ 39 metrów miał ogólnie nie usytasy, nie? Dobrze. Nie usytasy. Nie lubię tego słowa wypowiadać, dlatego na skróty usytasy. Czyli reasumując, jeżeli jesteśmy na celowniku i centralnie w nas pestkuje i nie trafia, no to oczywiście strzały słyszymy. Ale jeżeli stoimy z boku, to totalnie nie słychać nic. Okej, tutaj byłem, tak? Na razie nie strzelaj. Pierw strzel z nocturno koło mojej głowy. Słychać świst. Teraz dobra. Teraz strzel. Jeszcze trochę, czekaj. No. Teraz. No strzelam cały czas. Teraz nie słychać ani świstu, ani strzału. Masakra. Dobra, strzel teraz pestki normalnie. Teraz. No, strzelam. Tu się troszeczkę słychać. Ci powiem, że troszeczkę słychać. Nie we mnie, nie we mnie. Z boku. Tu już nie słychać. Dobra. Czyli to jest tu. Dawaj, snajpę. 41 metrów. Jest słyszalny wystrzał nowego nocturno. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych testów i kolejnych zwariowanych odcinków z trybu Plaza Baw. Ja jeszcze raz, Szaku, dziękuję tobie za pomoc w tym odcinku. Serduszko dla ciebie. Trzymajcie się, cześć.